Grip, jakiego będziecie potrzebowali, nie różni się od Dealer's Gripa, którego już na pewno znacie. Ale następuje parę zmian. Kciuk wędruje i przytrzymuje prawy górny róg beka. Palec wskazujący zwijamy pod spód, tak byśmy się starali wstryknąć talię. Zresztą będziemy tutaj, ale to za chwilę. A trzy palce na lewej krawędzi również przytrzymują, tak żeby było wam swobodnie i wygodnie. Jak wygląda mechanika tego ruchu? Palcem wskazującym wywieramy presję, jednocześnie przytrzymując przez kciuk. Talia się wygina. I teraz, wywierając presję, staramy się jakby wyrzucić ten palec, tak żeby przy otwarciu tych trzech talia chciała nam wyskoczyć. I, co jest ważne, musimy to też zgrać z otwarciem, zwolnieniem kciuka i otwarciem całej dłoni, aby dek mógł wylądować w taki sposób. Bo jeśli spóźnimy się z kciukiem albo tworzymy go zbyt szybko, talia nam na przykład wyleci poza kciuk, obróci się tylko o pół i wyląduje nam na wewnętrznej, głębszej części dłoni. A my tego chcemy uniknąć. Także jeszcze raz. Kciuk, prawy górny róg, trzy palce na lewej krawędzi, wskazujący pod spodem. Co jest bardzo ważne w tym ruchu, to to, że nie wykonujemy żadnych podrzuceń nadgarstkiem czy całą ręką. Staramy się, aby dek obrócić się, wykorzystując własny, nazwijmy to, moment obrotowy. Czyli trzymając rękę w jednym miejscu, bez żadnych ruchów, wywieramy taką presję, żeby po zwolnieniu dek obrócił się o 360 stopni. Wskazówki, jakie wam mogę dać na początek nauki, to ćwiczcie talią w pudełku. Wtedy, nawet jak wam wypadnie, nic się nie stanie, gdzieś wam upadnie, nie będziecie musieli zbierać wszystkich kart z podłogi. Jeśli nie macie deka, drugim dobrym sposobem jest ćwiczenie telefonem, ale to jest... Nie biorę żadnej odpowiedzialności, jeśli wam upadnie, zniszczy się czy coś. To jest dla osób, które czują się na tyle pewnie już z tym ruchem, że mogą go tylko szlifować, aby obrót zawsze był o 360 stopni. Wygląda ładnie, płynnie. Bam. Także grip znacie, mechanikę znacie. Nic, tylko ćwiczyć i dojść do perfekcji. Do widzenia.